Siema, z tej strony Domanu, a dzisiaj przygotowałem dla was jedną z tych rzeczy, które co roku dają mi wielką frajdę i to zwłaszcza po jakimś czasie od powstania, bowiem jest to już piąta księga rzeźników, więc ten cały zbiór pokazuje nam już dość dobrze, jak Ultimate Team zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat. Nowy gracz uświadomie tylko, że wielka księga rzeźników to zbiór stworzony ku potomności, przedstawiający najlepsze oraz najczęściej używane karty z pięciu najlepszych lig oraz reszty świata w danej odsłonie gry, więc przedstawione są w nim najniżej ocenione wersje konkretnych piłkarzy, które już w danym momencie cieszyły nas lub psuły nam krew, aż do momentu wydania kart TOTS. Chyba wszystko jest jasne, możemy przejść do meritum i o dziwo, jeżeli chodzi o Premier League, zbyt dobrze to się nie zaczyna. Mamy tutaj dwie karty bramkarzy, które znalazły się w księdze, bo były bardzo popularne, no ale nie nazwałbym ich najprawdziwszymi rzeźnikami, gdyż jeżeli chodzi o Anglię, w tym roku realnie nie mieliśmy ani jednego bramkarza, który mógłby równać się z takim Begowiciem, Butlandem czy Courtois. Więc idąc dalej, w obronie także nie było nadzwyczaj rewelacyjnie. Van Dijk był dobry w każdej wersji i chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć dlaczego, ale drugim najpopularniejszym środkowym defensorem został Otamendi w wersji krzyku, który faktycznie w swoim czasie był dobry, lecz bez wątpienia to, co on prezentuje na wirtualnej murawie, to nie jest żaden szczyt szczytów w realiach FIFA 20. I o wiele lepiej sytuacja wygląda dopiero z bocznymi obrońcami, a zwłaszcza tymi prawymi, gdyż ta pozycja w Premier League była najlepiej obsadzona w całej grze. Po prostu do wyboru, do koloru Walker, Pereira, Cancelo, a nawet Van Bissaka, którego zwykła karta przez kilka dobrych miesięcy po premierze była nie do zatrzymania. I do tego oczywiście karta Toty Aleksandra Arnolda. Te poprzednie wersje Anglika były mało użyteczne z racji na tempo, ale wersja Toty od razu zniszczyła całą grę, więc było dobrze. I dobrze było też w środku pola. N'Golo Kante i De Bruyne od początku byli brani do składów, w których robili robotę, a później obaj dostali kartę Toty, czym wzbili się już na same wyżyny, więc tu nie ma czego zbytnio komentować. No ale dobrze spisał się także francuski duet z Tottenhamu, Ndombele i Sissoko, który kilka tygodni po premierze absolutnie wymiatał. I chociaż z czasem Ndombele dość szybko zgasł, to Sissoko później dostał kartę Footmas, a następnie urodzinową, więc na samym szczycie trzymał się bardzo długo i także dzięki temu wtórował Kantę. Z tym, że jeśli chodzi o skrzydłowych, tutaj było już nieco gorzej, bo jeśli najpopularniejszym z nich został Bernard ze swoją kartą krzyku, to nie wróży dobrze. Ogólnie wymiatał Sadio Mane, który dostał sporo kart przystosowanych do aktualnych realiów, w tym różnych ifów, wersji po tym, Toty, Totsa i tak dalej. No ale tak poza nim, o reszcie nie można powiedzieć, że byli to absolutnie topowi zawodnicy najchętniej brani do składów. I tak samo trudno szukać takowych w ataku. Najchętniej ogrywanym piłkarzem z tego grona był Son, który realnie nie był jednak tak świetny jak chociażby w FIFA 17 czy 18. Lucas wymiatał przez kilka pierwszych miesięcy, najpierw jako napastnik, a potem jako skrzydłowy, ale na dobrą sprawę nawet ten Aubameyang popularny był w dużej mierze tylko dzięki swojemu tempu. No i obiektywnie, nie mieliśmy w tym roku przepotężnych ultra ciemiężycieli grających w Premier League na pozycji napastnika. Zresztą takowych trudno szukać również gdziekolwiek w lidze włoskiej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale mam wrażenie, że Liga Włoska nie była w tym roku poważnie rozpatrywana przez EA i nie ma w niej niemalże żadnych kart z absolutnego topu. W bramce wylądował Handanowicz, bo był najczęściej ogrywany i na tym kończy się temat. W obronie Jesus i Romagnoli w swoim czasie byli bardzo dobrym duetem, ale jeśli chodzi o sam szczyt, mamy tylko De Ligta, no i na tym kończy się temat. Boki obrony tak samo mizerne. Na lewo Hernandez, który faktycznie daje radę, ale na PO przed Totsami, w których wylądował Cuadrado, nie było praktycznie nikogo i jak widać, dostępna była wyłącznie jedna w miarę grywalna karta, która także nie pojawiła się w grze już na premierę. W pomocy do pewnego momentu Matuidi i Alan byli bardzo użyteczni, ale kiedy gracze tworzyli coraz mocniejsze składy oparte o coraz lepsze karty, to takowych w lidze włoskiej po prostu zabrakło. I tak samo, jeżeli najpopularniejszym zawodnikiem na skrzydle jest tam obecnie Lozano, którego karta dodana została
została do gry dopiero niemalże na początku kwietnia, a dodatkowo w tym gronie znalazł się Politano za wyzwania, no to po prostu pokazuje, jak mały wybór kart Serie A mieli gracze FIFA 20. I nawet ta obecność Cristiano Ronaldo chyba tego wszystkiego nie rekompensuje, no bo większość osób kombinowała wyłącznie, jak umieścić w składzie kartę Portugalczyka, by obok niego znalazło się jak najmniej zawodników Serie A, więc no cóż, marnie to wygląda, chociaż przyznam, że chyba niedoceniony był w tym roku Mertens, który nawet wraz z postępem futa dostawał coraz to lepsze karty, aż obecnie dostał wersję flashback ocenioną na 95, więc to był ten promyk nadziei. A my lecimy jednak dalej i wchodzimy z deszczu pod rynnę, bo jeżeli chodzi o bramkarzy ligę, najchętniej używany był Yves Navasa, no ale realnie to jest bardziej kandydat do wielkiej księgi bolców i trzeba powiedzieć jasno, że po prostu w lidze francuskiej nie mieliśmy w tym roku świetnych golkiperów, a ten z Kostaryki z braku laku był najczęściej używany. W obronie nie jest o wiele lepiej. Jedyne dwie karty stoperów, które faktycznie nadawały się do gry, które zainteresowały graczy i które z miejsca zostały najczęściej ogrywane w całej lidze, to karty przyszłych gwiazd, wydane dopiero w lutym. Jeśli chodzi o bocznych obrońców, na PO rządził Lala, no i to chyba przez to, że jest legendą FIFA 19, chociaż z drugiej strony realnie gość ani nie jest już jakiś wybitny, no ani nie ma też żadnej innej lepszej karty na tę pozycję. Lecz przechodząc do środka pola, tutaj powoli robi się lepiej. Ci zawodnicy byli w okresie swojego wydania całkiem grywalni, no i pomagali graczom podtrzymać chemię w składzie, chociaż taki Ała przez kilka tygodni poradziłby sobie nawet w formacji 4-4-2 w nieco poważniejszej drużynie. Natomiast idąc dalej, to na skrzydle zaczyna robić się już nieciekawie, no bo o ile Di Maria powoli rósł w siłę i jego karta za urodziny fut była już absolutnie okrutna, to Neymar okrutny był od początku do samego końca gry w każdej swojej wersji przeciwko każdemu rywalowi i to nie tylko w lidze francuskiej, ale w całym Ultimate Team wzdłuż i wszerz od drafta po FUT Champions. To jest absolutny top, no i prawdziwa legenda FIFA 20. No jak wiemy, przechodząc jeszcze dalej, wcale nie jest mile, bo to co robili w tym sezonie Ben Yedder oraz Mbappe to jest już czysta przesada. Ligę jest dziwne, bo jeśli chodzi o top 5 lig, to pozycje obronne są w niej zdecydowanie najgorzej obsadzone, ale wraz z przechodzeniem do przodu dochodzimy do ataku, który pomijając Ligę Ikon jest z kolei najlepszy w całej grze, bo nawet Premier League czy La Liga nie miały w swoich szeregach piłkarzy, którzy w skali całej gry nieśli takie zniszczenie jak Neymar, Ben Yedder, Mbappe czy nawet Maria oraz Atal w swoich lepszych wersjach, więc no cóż, tym optymistycznym akcentem kończymy pierwszy tom Wielkiej Księgi Rzeźników z FUT 20, a już za dwa tygodnie dokończymy zbiór, uzupełniając go o piłkarzy Ligi Hiszpańskiej, Niemieckiej oraz reszty świata. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!